Hej, ja jestem Zbirbom, a to jest szósty odcinek naszej gry Macedonią w Total War Rome 2. I jest 251 rok przed naszą erą. Wywołaliśmy wojnę Dacji, dokładnie plemieniu Getów. No i tutaj dotarliśmy do Malwy. Malwa jest oblegana przez nas. Garnizon Malwy nie może się równać z naszą siłą, więc w tym momencie po prostu zrobimy automatyczne rozstrzygnięcie, zobaczymy, gdzie mamy najmniejsze straty, poniesiemy w zbalansowanym nastawieniu i w takim razie szybko to zwyciężamy. Straciliśmy 100 ludzi, jestem ciekawy, gdzie straciliśmy. Tu straciliśmy trochę kawalerii. Straty w kawalerii chyba są dosyć częste, z tego co pamiętam, w tym automatycznym rozstrzygnięciu. Tutaj straciliśmy w sumie 20. Tutaj straciliśmy 20, 35, 50 paru, no jeszcze trochę w oddziałach falangitów, jak widzę, i w niektórych chyba oddziałach, na przykład tutaj paru peltastów i paru hopitów straciliśmy. Oczywiście będziemy chcieli okupować. Antygonos Gonatas zdobył piąty poziom, oczywiście go będziemy awansować. I teraz pytanie jest, którą umiejętność chcę mu dać. Administrator też byłby niegłupim pomysłem, bo by nam zapewnił więcej, po prostu by zapewnił nam redukcję kosztów utrzymania armii, ale z gotówką już nie jest teraz tak najgorzej i w takim razie weźmiemy sobie tutaj chyba rozwinięcie taktyka. Dzięki temu wszystkie nasze oddziały w armii mają zwiększoną umiejętność obrony, czyli będą ponosić mniejsze straty i armia będzie się poruszać jeszcze szybciej, więc w takim razie bierzemy taką opcję. Tutaj też mamy naszą panią Nobel. Tutaj damy jej filozofię. No i tak, tutaj mamy bitwę zakończoną. I teraz tak, dlaczego ta prowincja jest bardzo ważna i bardzo dobra? Przede wszystkim powoduje, że we wszystkich prowincjach, czy w każdym region, będzie generował dwa żywności. Czyli w tym momencie, jak widzieliście, przed tą zdobyciem Malwy mieliśmy 9 żywności, teraz mamy 26, ponieważ mamy ile osiedli? 4, 6, 7, czyli 7 razy ten, to jest 14, 14, 14 plus 9, to jest 23, coś mi się tutaj nie zgadza. Tutaj jeszcze mamy żywność, a tutaj zabiera nam żywność. No tak, więc teraz się już zgadza. Wszystko się teraz zgadza. Oczywiście, jak będziemy chcieli to zamienić żywność na naszą osiedle z naszą produkcją żywności. Tutaj na razie ten horsepen możemy zachować. Możemy też zachować, powiedzmy, ten warsztat brązu. No i tutaj zostały te dwie armie, które pewnie będą chciały podjąć jakąś próbę, nie wiem, odbicia, zaatakowania tutaj na Malwę. No i wtedy zobaczymy, podejmiemy jakąś decyzję. Ale tak czy siak teraz na razie kontynuujemy tą rozgrywkę. Tutaj mamy co? 41,5. Dobra, na razie kończymy turę i przechodzimy do dalszej rozgrywki. Zobaczymy, jaka będzie reakcja getów, czy będą chcieli uciekać. Na przykład może będą chcieli spróbować... Tutaj Ateny w końcu dopadły flotę Epiru. No to agresywny atak. No i tutaj flota Epiru została zatopiona. Oczywiście będziemy chcieli... zniewolimy tego pana. Tego jednego, co się dostał do niewoli. No i tyle widzieli Epirus, czy Epir. Dziwo. Dobra, zobaczmy teraz tak. Tu jest jedna armia, a drugiej armii nie widzę. To jest ciekawe. Tak czy siak tutaj w takim razie weźmiemy sobie tą armię Beta Taxais. No i tutaj po prostu będę chciał tych delikwentów załatwić. Tutaj będziemy brali ponownie automatyczne rozstrzygnięcie bitwy. Powiedzmy, będziemy preferować obronny tryb, żeby ponieść mniejsze straty też, a zniewolić więcej, wtedy będziemy mieli gotówki. I teraz tak, jak się zastanawiam. Dobra, w
sumie można by tego się pozbyć i w sumie tego od kawalerii budynku też się można pozbyć. I tak, skończyliśmy badać pierwszy budynek od tutaj od ekonomii i teraz możemy na przykład ulepszyć irygację. Możemy też ustanowić ceny. Obydwie rzeczy są dobrym pomysłem do rozwijania. Też mnie kusi mimo wszystko tutaj pójście dalej w stronę konstrukcji. Na razie tak, tutaj zamieniamy na grain pits, żeby generować więcej gotówki z rolnictwa. Zobaczmy, jak też tutaj Pella sobie radzi. Na razie jest w porządeczku, więc wszystko jest na miejscu. Zobaczmy, jak tam nasz handel, już nie pamiętam, z kim my handlowaliśmy. Handlujemy z Bitynią, Kartaginą i z Atenami. Dobra, więc może jednak zrobimy tak, że weźmiemy sobie na razie zaawansowane techniki konstrukcyjne, potem będziemy mogli wziąć postęp architekturalny, dzięki temu odblokujemy sobie te trzeciego poziomu osiedla, czyli tutaj wytwórcę wina, tutaj ulepszymy od produkcji ołowiu, a tutaj będziemy ulepszać dalej to osiedle. I teraz pytanie tylko, gdzie są ci... gdzie oni się mogli podziać? Tu was nie ma. Może uciekli tędy? O! Dobra, spróbujemy dokonać... Teraz zrobimy tutaj sabotaż. Dobra, udało się przeprowadzić zatrucie, więc tutaj ta armia jest jeszcze bardziej osłabiona, a ja spróbuję teraz po prostu zabić ich przywódcę, bo dzięki temu powinna ta armia się kompletnie rozpaść, cała frakcja getów. No i tak, cała armia, bo to była ostatnia armia, bez dowódcy po prostu się rozproszyła i w takim razie mamy wojnę z getami zakończoną. My w takim razie tutaj pewnie będziemy chcieli... tak się zastanawiam... Może na razie poczekajmy, zostawmy sobie... No nie, to od koni można na razie zamienić na grain pits, a tutaj pewnie coś innego zbudujemy, chociaż kusi mnie też rozbudowa czy zbudowanie jakiejś świątyni. Bo tutaj będą spore problemy z kulturą, z tego co mi się wydaje, zobaczmy. Mamy wpływy w 19. Tutaj mam wpływy bałkańskie 4, celtyckie 1 i germańskie 0. Dobra, to w takim razie nie powinno być żadnego problemu jednak. Tylko tak, pozbędziemy się tych delikwentów, te 3 oddziały hoplitów milicjantów i powołujemy sobie 3 oddziały pełnoprawnych hoplitów, żeby ta armia alfa była już po prostu taka... No, tutaj na razie, co prawda mógłbym jeszcze przenieść tych 3 hoplitów do drugiej armii i wziąć tam tych milicjantów do tej armii, ale po prostu nie chcę też, żeby ta armia była taka dosłownie zbieraniną najgorszego, najsłabszych typów oddziałów. Czyli tak, w Apolonii mamy te spichlerze zboża, ze zbożem i tak dalej, i tak dalej. I teraz też można by ulepszyć w końcu Pellę. Co by nam dało... Co prawda to będzie trochę kosztować, ale da nam więcej ładu publicznego i potem będziemy mogli to wykorzystać, rozbudowując kopalnię. Chociaż rozbudowanie kopalni daje nam tylko 50 z wydobycia, ale to też nie jest tak najgorzej. No dobra, więc na razie będziemy kontynuować. Potem pewnie jedna z myśli to jest uderzenie na... tutaj na Petrodawę, albo można by uderzyć na Zermizegustę, która nie ma takiego dużego garnizonu. Tą armię tutaj by się po prostu jedną tą armią beta przyblokowało, jednocześnie uderzyło na
te nie do połamania tarcze, no i potem by się jakoś tutaj już albo uderzyło, albo po prostu zagłodziło Zarimze Getusę. Więc tak, będziemy po prostu kontynuować podbój Dacji. Taki jest mój plan. Na razie kontynuujemy. Nie ma co zwlekać. Pakt o nieagresji z Kartaginą. No, ja bardzo chętnie. Im mniej problemu z wami, tym lepiej. Co prawda Rzym może być wtedy na mnie oburzony. Ponieważ mam dobre relacje z ich wrogami. Ale będę miał to bardzo głęboko w poważaniu. Zapiszę to pewnie w jakichś zwojach. Gniew bogów. Imię jednego z twoich poddanych jest na ustach wszystkich. Czy to będzie dla nas korzystne? Zobaczymy. Fraf. Gniew bogów. Mamy minus 10% dochodów z rolnictwa. Gniew Ateny. Frynę była widziana tańcząca nago podczas festiwalu poświęconego Posejdonowi. Ten oburzający akt jest obrazą dla Posejdona i Ateny. Możemy ją ukarać, czyli postawić ją przed sądem. Możemy przekupić ją, żeby zniknęła, zrobić nic. Możemy ją też bronić. Dobra, ja bym powiedział, żebyśmy ją obronili. Czyli tak, tutaj powoli się kulturowe różnice to są, no, sporo czasu jeszcze trochę, więc na razie weźmiemy sobie, tylko przesuniemy tutaj jedną armię i zaczniemy. Ty jesteś tą lepszą panią szpieg, więc ty masz zacząć robić sabotaż i zatruwać tą większą armię. No i to są dopiero straty. Zobaczmy sobie. 26 zostało, no po prostu przerobione cała armia prawie. Szpiedzy są tak potężni w Rzymie Dwójce, że to jest po prostu horror. A, nie udało ci się. Topeszek. Tu też tak przypominam sobie, że powinienem prędzej czy później zacząć wynajdywać inżynierię. Ale na razie mamy ważniejsze sprawy na głowie. Dalej, kontynuujemy. 249 rok. Jak mówię, kolejnym krokiem pewnie będzie Zarimze Getusę. Tam pewnie, jeśli będziemy, to postawimy jakąś świątynię, żeby też zapewnić sobie kwestię. A, już wiem, co tu miałem. Powinienem w końcu rozmontować ten budynek od powoływania. Chcą adaptować mojego admirała. Proszę bardzo. Pełcestas przystąpił do nich. A. Atena jednak się nas oburzyła, więc mamy gdzieś. Nie, cancel. Gdzieś mamy karę, tylko gdzie. A, tutaj w Pulpudewie. Czyli, przepraszam, w Tracji mamy mniejsze dochody z rolnictwa. Trochę cierpi na tym budżet nasz, ale nic na to nie możemy poradzić. Tak, myślę, że za jakiś czas będziemy mogli w końcu. Zobaczmy też, jak tam z tą kulturą. To jest 4. Wtedy by spadło do 6, do 4, czyli mielibyśmy taki poziom, jak mamy obecnie. Dobra, w takim razie możemy się pozbyć tej jednej świątyni. Nie potrzebujemy jej tu. Zbudujemy sobie za to coś innego. Wiem, stracę tutaj 2 do ładu publicznego, już nie będziemy dalej konwertować na razie tej kultury, ale kwestię konwersji kulturalnej dalej będziemy mieli zapewnione przez naturalną filozofię i instytucje, te legalne instytucje, nazwijmy to. Dobra, i to rozmontować mi. Natychmiast, co będziemy mieli 3 żywności we wszystkich regionach, to w takim razie znowu dostaniemy parę jednostek żywności, więc nie najgorzej.
zatruwać. Dobrze. I zatruwać. No, to armia to już będzie nieźle. Nie zrozumiała problemy. Teraz tak. No dobra. O, Ifimedia ma poziom. To jest jeden z tych naszych tutaj pań. Arystokratek. I tutaj weźmiemy sobie Marshal Filozofii, co sprawia, że mamy minus 6% kosztów utrzymania dodatkowych w armii. Dzięki czemu... Teraz jak sobie zobaczymy... Już mamy zmniejszony koszt utrzymania tej armii o 30%. Więc hoplici utrzymują się za 81 talentów, kawaleria 62, hetajrowie i chyba spiści posuwa się 4. No i ogólnie takie tam ładne, wesołe rzeczy. No dobra, nie ma tu na razie co mędrkować, po prostu parę tu sobie przewiniemy. Uspokojmy tą malwę. Widać, że malwa już sobie nieźle radzi. Tam znowu jeszcze przeprowadzimy po kolejnej akcji szpiegowskich i będziemy uderzyć na tą Zarimzę Getusę. Pewnie powiedziałem już 10 razy w różnym stylu. Dobra, kolejna pani ma. I mamy zły omen o Kasanderze. Co ten Kasander? Kapłan żebrak przybył z Delf. Mówi w zagadkach czy łamigłówkach, używając wyroczni na, czy przepowiadając na ulicach, i mamrocze o złych omenach wyroczni. Jego słowa niepokoją ludzi. Możemy tak sprawdzić, czy faktycznie pochodzi z Delf. Możemy go zdyskredytować, możemy go skonfrontować albo pozwolić, żeby był. No, sprawdzimy sobie jego słowa. Jak mi się wydaje. Tutaj zbudujemy Gathering Place. Gathering Place ma fajne rzeczy, o tyle, bo możemy go rozbudować na... Albo tutaj będziemy zjadać żywność i będziemy generować dosyć spory przychód z handlu, 300. Albo możemy zbudować za 240... generujący 240 dochodu z kultury, jednocześnie plus 6 do public order, czyli te budynki są bardzo, bardzo właśnie 240, a kopalnie dają w najlepszym razie 450, jednocześnie zabierają nam public order, więc to takie może nie najlepiej zbalansowane, ale i tak w stosunku do tego, co było jeszcze przed Emperor Edition, gdzie potrafiłem zrobić prowincję, co miała 30 tysięcy prawie talentów przychodu, no to jest to nic. Dobra, mamy tak, Advanced Construction Technique. No i to w takim razie pójdziemy w ten Architectural Advances, potem się cofniemy do Water Sluicing, żeby mieć jeszcze 3% zniżki na koszt budowania wszędzie. I potem będziemy chyba albo tutaj postępować, albo będziemy musieli zacząć powoli brać się też za dalsze tutaj kwestie. No nic. Dobra, mamy tu co? 15. Jak wyciągnę ciebie, to jest minus 7. Minus 7 to nie jest źle. Teraz bierzemy tak ciebie. Ty masz dalej tutaj. Sabotaż. Zatrucie. Oj. Dobra. Aleksandra dostała 8 poziom, co oznacza chyba trzeci poziom albo drugi tej jej umiejętności. Trzeci. To teraz będzie tak zadawać straty. No już tak, ma plus 15% do zadawanych strat, więc te armie też będą po prostu znikać. Tutaj nawet chyba zaczął już konsolidować te oddziały, ponieważ takie straty otrzymuje. Tak, armia Alfa tutaj by nie dotarła jeszcze na miejsce, więc w następnej turze uderzymy. Tutaj masz też do wzięcia tą Marshal Filozofii. Tutaj jest jeszcze ten lekarz, który by pozwolił zwiększać uzupełnienie oddziałów i zwiększyć morale w naszej armii, co jest też fajną rzeczą. Dzięki temu nasze morale, nawet naszych takich hoplitów, czy falangitów, czy nawet procarzy, nie jest nie najgorsze. No i tak, w takim razie 5 tur jeszcze zostało tutaj. A, tutaj co bym chciał zbudować? Chciałbym zbudować też tutaj, teraz rozwinąć do Civil Settlement. Mógłbym na całego handlu, ale
to się nie opłaca. Mamy raptem wtedy różnica między tymi dwoma typami jest to tak, że tutaj będziemy mieli albo 6% ze wszystkich źródeł, albo 9% z handlu. Będziemy mieli taki sam dochód, tylko tu będziemy mieli z handlu, więc będzie to też podlegać jak gdyby temu modyfikatorowi z handlu. Ale tu zapewnia przede wszystkim jeszcze public order. No i ze wszystkich źródeł, czyli też będzie wliczać to kulturę, rolnictwo, nierolnictwo. Tutaj mamy już rolnictwo, mamy też przemysł, więc ten market settlement nie widzę sensu, rzadko kiedy według mnie to się opłaca nad właśnie civil settlement, no i to jeszcze zapewnia ten public order co turę. I teraz jest pytanie, moglibyśmy wziąć kolejną kopalnię, albo moglibyśmy zbudować sobie właśnie taki gathering place, bo w przeciwnym razie co tutaj moglibyśmy zbudować master field, tylko co by mi to dało ten master field? Bo będę musiał i tak zbudować gdzieś ten drugi Masterfield od lekkich oddziałów, czyli tutaj, żeby mieć przynajmniej tych obóz periojków, co nam da możliwość powoływania, gdzie są nasze oddziały, peltasów i łuczników. Łucznicy akurat nasi nie są zbyt dobrze, bo mają krótki zasięg, ale peltaści jako ulepszenie naszych akontistaj byliby po prostu jak z nieba dla nas. Ale na razie tutaj zainwestujemy sobie w Gathering Place. A gdzieś, nie wiem, gdzieś się pomyśli o tym. Na razie więcej gotówki, więcej gotówki. W sumie będziemy mieli za niedługo 3 populacje. No, zaraz, to też jest takie pojęcie względne. No, jakoś by się pomyślało, czy to też mi generuje. A ja to mógłbym powoli zacząć zamieniać też na porty handlowe, co by nam generowało więcej gotówki. Dobra, kończymy kolejną turę. 20 minut już minęło. Ale to jest... Zobaczymy, czy coś w tym odcinku się stanie. Takiego fajnego. Na pewno jeszcze raz użyję super mega umiejętności. Dobra, Aleksandra jest... Mamy problem z niewolnikami w Odessos. Uhuhu. A, po prostu, wydarzenie. A, to chyba było powiązane z tamtym tym wydarzeniem, z tamtym kapłanem. No nic, to w takim razie będzie nam spadać, co też jest nie do końca dobre, bo jakby nie patrzeć, mamy... Spadnie nam... przez parę tur, dobra, to się nam jeszcze popra... Tutaj będziemy mieli jeden public order, tu będziemy mieli 2 punkty. No więc powinno być nie najgorzej. Dobra, więc teraz tak, Aleksandro, gdzie jest większa armia? Tu jest 14 oddziałów, tu jest 14. Ale z wami będę miał większy problem, więc tutaj was sabotaż, hop. Tutaj z tej armii już prawie nic nie zostało. Czyli tak, Beta Taxeis będzie wywoływać wojnę. Czy macie jakichś sojuszników? Nie, nie macie. Tak trzymać, ja się z tego cieszę. Dobra, możecie tutaj budować ten. A, tylko 4 tury będzie. O, będziemy oblegać. To jest dobra wiadomość. I teraz bierzemy sobie tą armię Alfa. I teraz będziemy chcieli tego delikwenta dopaść. Czy uda mi się ciebie dopaść? Niestety nie. Zabrakło mi minimalnie. Więc tutaj wycofam armię, żeby wspierać to oblężenie. No i... No i sobie poczekamy. Zobaczymy, co będzie. Mam nadzieję, że tam nie mają szpiegów, żeby nam... Traktat pokojowy? Hi. Chyba oszaleliście. Dobra, Daenera jest, wróciła z tego. A i gdzieś się wasza armia podziała? Tutaj niestety straciliśmy w attrition, w wyniku attrition, tak jak mówiłem. O, 130 ludzi. A dlaczego tak mało? Czy ty masz coś od oblegania? Jakąś umiejętność? No nie wiem. Wydawało mi się, że te straty były zawsze większe. Dobra, 3 tury i będziecie...
Bo muszę uważać się, żeby mi tutaj nie wyszedł na przykład jakoś z flanki ten delikwent. Dobra, tutaj was nie ma. Dziwne. Dobra, teraz tak, to ulepszamy do gimnazjum. Będziemy rekrutować gimbazę. Ha, ha, ha. Mój poziom dowcipu jest po prostu zabójczy dzisiaj. Ustanowione państwo klienckie, czyli Syrakuzy, ugięły się pod Kartaginą. Tutaj mamy te dwa budynki zbudowane. No i dobra, cały czas rozwijamy. Bo teraz tak, to też będzie wymagać architectural advances, advances i tak dalej. Tutaj są Ateny. Tutaj ta prowincja mi się cały czas rozwija. To tu będę w Larisce, będę gdzie... To w Larisce mogłoby być też niegłupi pomysł na zbudowanie potem, jakbyśmy przejęli od Ateńczyków. No, jakbyśmy jakoś tu chcieli Ateny i resztę spółki załatwić. Dobra. Mogłem uderzyć i zrobić automatyczne rozstrzygnięcie. No i dobra, i tak zrobimy, nie ma co tutaj przedłużać, tracić niepotrzebnie ludzi. Demetrius Kalos, nie mylić z Kaloszem, podbił. A tutaj są niezłamane tarcze. No nic, na razie tak, bierzemy. Okej, okay, takie pole mogę zostawić tutaj z tego powodu, że generuje 7 żywności, bez kar żadnych do tego i nawet nie najgorszy przyrost gotówki. Tutaj mamy co? Loże wojowników, co zwiększa... daje nam trochę gotówki. Co? Nie mogę? A, to musiałbym tak. I by nam zapewniła trochę więcej morale wszystkim jednostkom tu rekrutowanym, a tutaj mamy jeszcze więcej morale. Czyli oddziały tutaj rekrutowane... No miałoby już nie najgorsze morale, 65, 36. Na razie tak, musimy zamienić to ufortyfikowane osiedle na przede wszystkim na polis. I teraz pytanie, co ja tutaj będę chciał z wami zrobić. Przydałaby mi się przede wszystkim zacząć myśleć... O, wow, mogę zamienić to na... nie to. To mógłbym zamienić na pierwszy poziom rekrutowanie lepszych żołnierzy. A no tak, zapomniałem, to by nam dawało 10% lepsze obrażenia zadawane przez oddziały zasięgowe, tutaj lepsze atak wręcz kawalerii, tutaj byśmy mieli lepszy atak wręcz piechoty, tutaj byśmy mieli lepszą obronę piechoty, czyli te dwa budynki to moglibyśmy specjalizować jakoś w jakiejś prowincji te oddziały. No i pewnie za jakiś czas pewnie znajdziemy sobie jakąś taką super prowincję. A i tutaj mamy Zerim Zeguście, mamy jeszcze Kogainon, który daje 10% do morale wszystkim naszym armiom, wszystkim jednostkom. Jednocześnie mamy większy przyrost, znaczy więcej mamy gotówki otrzymujemy ze źródeł kulturowych, czyli na przykład właśnie takie gimnazjum. Kto by pomyślał, że... To co? Wytwarzanie. Dobra. Tak czy siak tych się pozbędę. Budynków to żywności zostawię. Zobaczmy, czy ten szpieg tutaj... dobra. A. I pan Kalosz, Demetrius Kalos. Tutaj ciebie trzeba zrobić awans, damy ci logistykę, a tobie damy tutaj... chyba też wezmę tego Stalwart Defenders, czyli żeby mieć większe, jakieś tam fortyfikacje w razie czego w przypadku obrony. Nic to prawie nie daje, ale zawsze miło, no a potem będziemy mieli zwiększony pancerz, obronę i tak dalej, i tak dalej. Tutaj pewnie powinienem już kończyć, ale zobaczymy. Załatwimy jeszcze sprawę z tą Zalim Zagetusą do końca. I być może zaczniemy się szykować do uderzenia na Petrodawę. Uuu, tutaj kogo my tu mamy? Zaraz szpieg zabije tutaj przywódcę. Lugowie. Całkiem nieźle sobie radzą, mają
4 prowincje, ale chcą gotówkę za pakt o nieagresję, więc powiem wam tylko, czy pokażę wam rękę machającą. Tak, żeby nie było, że jestem niegrzeczny, nieuprzejmy. No to zatruwamy. Żegnamy. No i teraz tak. Tutaj będziemy chcieli na pewno... Właśnie już nie pamiętam, jak te budynki działały. Bo po zmianach... Po zmianach w Emperor Edition i później nie do końca pamiętam, jak to wszystko działa. Tutaj tak, z gimnazjonu byśmy dostawali... Z drobnym kosztem żywności byśmy dostawali Public Order, większy przyrost populacji i gotówkę z kultury, a tutaj byśmy dostawali... więcej z rolnictwa. A właśnie, kto tam to działało, zboże. Ale to tylko w tym regionie, niestety. No cóż. Możemy też pomyśleć o świątyni. Na pewno będę chciał zbudować forum. Bo z forów będę chciał zacząć po prostu stawiać coraz więcej bibliotek, bo biblioteki dają nie najgorszy przychod gotówki. No i przede wszystkim przyspieszają badania, więc to jest po prostu samo napędzające się. Im więcej mamy tego, no to tym więcej możemy po prostu. Im tym szybciej będziemy badać, szybsze badania będą dawać nam lepsze premie do dochodu i lepszym dochodem będziemy mogli zainwestować w nowe budynki i tak dalej, i tak dalej. Amfiteatr. 200 dochodu z kultury, to jest 320 z handlu, tutaj moglibyśmy, tutaj myśmy mieli nie najgorzej też z rolnictwa, Deigme. A jak będziemy kiedyś w Egipcie, to tam będziemy chcieli pewnie postawić cały Nil i całą prowincję Egiptu właśnie na rolnictwo. Teraz pytanie, czy będę chciał mieć tutaj w takim razie drugie forum, czy świątynię, no bo tak, teraz będę miał 4 kultury własnej i 4 kultury własnej z cudu i będę miał, więc to będzie się tutaj mniej więcej wyrównywać z bałkańskim, ale to jest jeszcze jeden celtycki poziom wpływu. Więc tutaj może ta świątynia czy skonsekrowana ziemia na razie byłaby nie najgorsza. No bo tutaj to byśmy mieli co? Moglibyśmy pójść w fontannę. W ogóle zobaczmy, co tutaj możemy. A tutaj dopiero akwedukt odblokujemy. O, ale to akwedukt chyba wynika z tego, że akwedukt pozwoli nam od razu zacząć budować fontannę. A to jest też 50 przychodu. 50, jeszcze raz, 50 przychodu, 3 do public order, 1 żywności, a amfiteatr da nam 60 gotówki, czyli więcej, 1 żywności i 2 do public orderu, więc wezmę sobie też, a odwalniemy drugie forum, o, bo dlaczego by nie. No dobra, to w takim razie tutaj się przygotujmy do ruszenia na wschód. No bo tutaj mamy ciebie i ty powinnaś zawrócić, będziemy się szykować na Petrodawę. I tak teraz się zastanawiam, jak to załatwić, bo moglibyśmy, jeśli szpiedzy sprawdzą, że tutaj nie ma zbyt dużo problemów, zbyt dużej armii w Petrodawie, a tak może być. To Bastarnowie nie mają takiej dużej armii. O, i akurat zmarł admirał, który był adoptowany przez innych, Peucestas, więc haha, tyle dla was. Antygonidów moglibyśmy powołać, nie, powołam tutaj z Statesmana, z tych innych tych, który bym chciał dać wam ten, ja dam wam Assault Hexerę, czyli tą szturmową Hexerę. Czyli tutaj macie jedną armię. Bierzemy Deneirę. Tutaj jest mała armia tych,
panów. I teraz pytanie, gdzie wy macie osiedla? Tutaj macie dwa, tutaj są lugowie. I macie wojnę ze scytami. A, może przegraliście bitwę jakąś? Nie, chyba nie, a może? Więc tak, ja tu bym sobie ustawił armię... Przejdę przez wasze ziemię, bez problemu. Tutaj sobie ustawię... O, to jest tylko jeden oddział, więc w takim razie po prostu was... Ciebie zamorduję, drepę się. Okej. Nie udało się, to jeszcze raz. Żegnamy. Ja sobie tutaj się zatrzymam pod Petrodawą. Pastarnowie. Czy wy macie w ogóle z kimś sojusze? Nie, nie macie. Więc całkiem możliwe, że zrobimy tak, że przy następnej turze tu już będę stacjonował na wysokości Olby. I wtedy zajmę Petrodawę jednym ruchem i Olbię. No, tak też zrobimy. To na razie kończymy turę. A Ifimedia ma znowu poziom. Ifimedio. Poproszę więcej filozofii. Bo tutaj co masz? A, militarysta. To też jest niegłupie. Większe premie z... Dobra, tutaj ulepszacie. Tutaj... No, okej. Okay. W przyszłej turze będziemy mogli też już w końcu polepszyć te specjalne osiedla. Czyli ołów, zboże i wino. Sojusz z Bitynią. Troszkę macie wojen, więc... nie podziękuję. Nie zamierzam się tutaj wciągać w jakieś wojny. Na razie jednoczymy wszystko pod naszym butem. I mamy Tesmoforię, czyli kolejne fajne wydarzenie. Dobra. Tutaj w takim razie na razie masz iść normalnym tempem. Tutaj jest armia. A to mi spryciarze. Pod samym nosem mi to zajęli. No wiesz co? No nie no, Aleksandrze się nie udało. Niesamowite. A ty w takim razie Deneiro masz tutaj... jaka tam jest armia? To jest chyba już jakaś armia. To w takim razie... Sabotuj. I dostałeś czwarty poziom i to jest dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek. W takim razie dzięki! Trzymajcie się, no i zobaczymy następnym razem w kolejnym odcinku z naszej gry Rzymem. A tutaj powoli nasza ta Macedonia grzecznie się rozwija, tak bardzo grzecznie. Nie ma tutaj żadnych wojen, nie, to wszystko są plotki rozsiewane przez wrogi Rzym. No to hej!